Drugą niedzielę Adwentu lud rzymski słuchał uroczystej mszy świętej w kościele świętego Krzyża Jerozolimskiego, który został wzniesiony przez świętą Helenę na przyjęcie relikwii męki pańskiej. Stąd w liturgii tego dnia liczne zwroty do Jeruzalem, Syjonu i ludu jego. Epistoła przypomina nam, że potomek Jessego ukaże się niedługo, aby zbawić Żydów i pogan, a Ewangelia mówi nam, że święty Jan Chrzciciel posłany na przygotowanie drogi Mesjaszowi każe uczniom swoim pytać Zbawiciela, czy on jest tym, który ma przyjść. Święty Jan Chrzciciel dostał się do więzienia z tego powodu, że Herodowi zganił kazirodcze pożycie na wiarę z żoną swojego brata jeszcze żyjącego. Kościół Święty, od Ducha Świętego nauczony, poczytuje kazirodztwo za grzech tak wielki, że chociażby się go kto raz jeden tylko dopuścił, nie może być z tego rozgrzeszony od zwyczajnego spowiednika, to znaczy nie mającego od biskupa albo od samego papieża szczególnego na to upoważnienia. Nigdy też nie pozwala, by pozwolić nie może na powtórne małżeństwo takim, których pierwszy mąż albo żona jeszcze żyje. Również zabrania małżeństwa z krewnymi i powinowatymi, jakkolwiek udziela dyspensy w wypadkach, w których zachodzi dalsze tylko pokrewieństwo, a są słuszne do tego powody. Przecież doświadczenie uczy, że na takich małżeństwach pomiędzy krewnymi albo powinowatymi zawartych rzadko tylko spoczywa błogosławieństwo Boże. Zwykle w dwójnasób sprawdza się na nich to, co Paweł Święty mówi w ogóle o małżeństwach. Jeśli byś wziął żonę, nie zgrzeszyłeś, jeśli by też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła, wszakże trapienie ciała będą mieć takowi. Dlatego to, ażeby zapobiec małżeństwom zakazanym, bywają ogłaszane w kościele zapowiedzi i każdy, który by wiedział o pokrewieństwie lub innej przeszkodzie zachodzącej między pobrać się mającymi, w sumieniu jest obowiązany powiedzieć to proboszczowi kościoła, w którym głoszą zapowiedzi. Małżeństwo z taką przeszkodą, a bez poprzedniej dyspensy zawarte, jest wobec Boga i Kościoła nieważne i nie lepsze od życia na wiarę. Święty Jan Chrzciciel dobrze wiedział, że napominając Heroda narazi się nie tylko na nieprzyjemności, ale na więzienie i śmierć. Tak jednak bał się grzechu, że wolał narazić się na wszystko, niż grzechu się dopuścić. Zapyta kto, a jakiż to grzech miałby święty Jan Chrzciciel, gdyby Heroda nie napominał? Miałby grzech cudzy, milczenia, bo będąc prorokiem, gdyby był milczał na taki publiczny grzech, sam by był zgrzeszył. Niestety w naszych czasach nierzadka to rzecz, że katolicy jak Herod żyją na wiarę, to nawet z krewną lub powinowatą. Oczywiście na pierwszym miejscu duszpasterz i rodzice takich osób mają obowiązek ich upominać, a nawet surowych chwycić się środków, aby im w dalszym takim pożyciu przeszkodzić. Wierni zaś wszyscy powinni co najmniej od takich zupełnie się usunąć, to znaczy mówić z nimi tyle tylko, co konieczna wymaga potrzeba, ale nie bratać się z nimi, nie odwiedzać ich, ani odwiedzin nie przyjmować. Bo tak upomina Paweł Święty, jeśli ten, który się bratem mianuje, jest porubnikiem, łakomym albo pijanicą, żebyście z takowym ani jedli. Gdzie zaś takie jawne zgorszenia uchodzą bezkarnie, tam często Pan Bóg w swoim gniewie zsyła na całe miasta i wsie ciężkie kary i chłosty. Święty Jan Chrzciciel posyła dwóch uczniów swoich do Pana Jezusa nie dlatego, aby sam chciał się dowiadywać, kto jest Pan Jezus. Wszak już w żywocie matki w swoim cudownym sposobem o tym wiedział i głosił wszystkiemu ludowi na puszczy, mówiąc: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale chodziło mu o uczniów. Tak bardzo przywiązali się do swego świętego nauczyciela i tak bardzo go cenili, że nie tylko nawiedzali go w więzieniu, ale nawet z pewną zazdrością i niechęcią patrzyli na sprawdzanie się słów ich ukochanego nauczyciela o Panu Jezusie: on ma rość, a ja się umniejszać.
Święty Jan obawiał się, żeby uczniowie jego przez zbytnie do niego przywiązanie nie odwrócili się od Pana Jezusa, a nawet może nie przyłączyli się po jego śmierci do nienawidzących Pana Jezusa faryzeuszów. Mówił im dużo o Panu Jezusie, ale ponieważ to nie wystarczało, odsyła ich wprost do Niego, aby sami się przekonali i uwierzyli. Nie wystarcza słuchać tylko o Panu Jezusie, ale kto chce naprawdę w Niego uwierzyć, serdecznie Mu zaufać i szczerze Go pokochać, potrzeba, żeby poszedł do Pana Jezusa, zbliżył się do Niego przez używanie świętych sakramentów, przez modlitwę, przez zachowanie przykazań Jego i inne dobre uczynki. Tyś jest, który ma przyjść, czyli inszego czekamy. Względem Pana Jezusa Żydzi zadawali sobie przede wszystkim pytanie, czy On jest Mesjaszem przez patriarchów i proroków od wieków zapowiedzianym. Skoro by o tym jednym się przekonali, to i w bóstwo Jego i całą naukę Jego uwierzyć by musieli. Jak Pismo Święte Starego Zakonu, taki sam zakon stary cały zajmuje się Panem Jezusem. Już w raju zapowiedział Bóg przyjście Zbawiciela, mówiąc do węża: położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między nasieniem twym a nasieniem jej. Ona zetrze głowę twoją, a ty czekać będziesz na piętę jej. Abrahamowi przyobiecał Pan Bóg, że z jego potomstwa wzbudzi Zbawiciela. Tę samą obietnicę dał później Dawidowi. Mojżesz też wyraźnie prorokuje: proroka z narodu twego i z braci twojej, jako mnie wzbudzi tobie Pan Bóg twój, tego słuchać będziesz. Później zaś prorocy, tak samo jak i mnogie figury starozakonne, zapowiadali różne, nieraz najdrobniejsze szczegóły o usposobieniu, życiu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu i chwale, a szczególnie o bóstwie prawdziwego Mesjasza, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uczniowie Janowi zastali Pana Jezusa, kiedy, jak Łukasz Święty opowiada, onej godziny wiele ich uzdrowił od niemocy i chorób i od duchów złych, wiele ślepych wzrokiem darował. Uczniowie Janowi, posłuszni swemu nauczycielowi, pytają Pana Jezusa, czy jest Mesjaszem. Pan Jezus zaś nie żąda od nich, aby mu uwierzyli na gołe słowo, tak czyni szatan i wysłannicy jego lub świata, którzy słowem tylko ludziom złote góry obiecują. Pan Jezus dla wykazania posłannictwa swego powołuje się na proroctwa i oczywiste cuda. Izajasz tak mówi o Chrystusie: Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Wtedy się otworzą oczy ślepych i uszy głuchych będą otworzone. Wtedy wyskoczy chromy jako jeleń i otworzony będzie język niemych. I cuda te spełniają się w oczach zdumionych uczniów Janowych. W naszych też czasach wciąż sprawdzają się starodawne proroctwa, jak na przykład o Matce Najświętszej: błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody. O rozproszeniu Żydów: rozproszy cię Pan między wszystkie narody od końca ziemi aż do granic jej. O wieczno trwałości Kościoła, a ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I wiele innych. A cudów również i po dziś dzień nie brak w naszej Polsce. Przeczytaj, kto chcesz, o różnych dziękczynieniach za łaski doznane, każdego miesiąca po kilkaset, albo o dobrodziejstwach otrzymanych za przyczyną Matki Boskiej nieustającej pomocy lub przez chleb świętego Antoniego. Popytaj w Częstochowie, na Jasnej Górze, albo jeśli wolisz, za granicą w Lourdes, a nie bądź niewiernym, ale wiernym. Błogosławiony jest, który się ze mnie nie zgorszy. Jezus ukrzyżowany jest, jak mówi apostoł, Żydom zgorszeniem, a Grekom, to jest mędrcom tego świata, głupstwem. Żydzi spodziewali się, że obiecany Mesjasz okaże się na ziemi w majestacie bóstwa swego i przywróci ich narodowi chwałę, przynajmniej taką, jaką miał za czasów Dawida, da im bogactwa, jakie były za dni Salomonowych, kiedy to taki dostatek srebra był w Jerozolimie, jak i kamienia. Gorszyli się więc, nie chcieli uwierzyć, żeby Jezus ubogi i nakazujący płacić podatek i oddawać posłuszeństwo cesarzowi, który zawojował był ich naród, był Mesjaszem obiecanym. Do tych Żydów podobnymi są owi chrześcijanie, którzy więcej i goręcej niż nieba pragną rzeczy ziemskich i powodzenia doczesnego, a nie przede wszystkim Pana Jezusa proszą. A gdy nie otrzymują według woli swojej, wtedy upadają na duchu i tracą nabożeństwo, a nieraz i o wiarę wcale już nie dbają. Błogosławiony, kto do nich nie należy, lecz zrozumiał, co mówi Paweł Święty: jeśli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, jesteśmy nędzniejsi niż wszyscy ludzie, bo w tym życiu doznamy zawodu, a w przyszłym potępienia nie ujdziemy. Chwali Pan Jezus świętego Jana, ale dopiero po odejściu uczniów jego, żeby nie dać nawet pozoru, jakoby mu pochlebiał i przez to pochlebstwo chciał sobie zjednać uczniów jego. Pan Jezus
Brzydził się pochlebstwem, tak samo jak i obmową. Potrzeba kogo pochwalić, chwali go, ale poza oczy. Potrzeba kogo ganić, gani go, ale wprost w oczy. Ty wglądnij w siebie, czy nie postępujesz wręcz przeciwnie. Chwalisz w oczy i to nieszczerze. Ganisz tylko poza oczy i to aż nadto szczerze. Chwali zaś Pan Jezus Janowi Świętemu naprzód, że nie jest chwiejny jak trzcina, że nie bywa raz dobrym i raz złym, dziś uprzejmym, a jutro opryskliwym, teraz pilnym i oszczędnym, za chwilę leniwym i rozrzutnym, raz pobożnym, a zaś znów światowym, dziś odważnym, a jutro małodusznym, teraz umartwionym, a potem samolubnym, ale że zawsze był stałym. Chwali mu powtórę, że nie ubierał się w miękkie szaty, czyli że nie był zniewieściałym, nie lubił zbytków ani popisywania się przed ludźmi. Chwali po trzecie i to najwięcej, że wiernie, jakby anioł z nieba spełniał posłannictwo swoje od Boga mu dane. Pomyśl, jak wielka to rzecz zasłużyć na pochwałę nie u ludzi, ale u Boga samego. Pomyśl także, czy masz też choć jedną z tych cnót, za które świętego Jana chwali Pan Jezus.